Teraz będziemy kontynuować troszeczkę tematy ACL-u. Pokazałem Państwu w poprzednim odcinku 18, co może nam dać ACL w pewien sposób. Nie sposób jest omówić tego ACL-u w tym poradniku. Nie chcę Państwa zanudzać oraz tych, których nie interesuje dany temat. Zalecam jednak użycie pewnych elementów tego ACL-u. Tak jak mówiłem, nie wprowadzajmy treści artykułów od strony z poziomu superadministratora czy nawet administratora. Wystarczy do tego mniejsze uprawnienie. Jeżeli mamy więcej niż jedno czy dwie osoby do wprowadzenia treści, starajmy się w jakiś sposób to kontrolować i nie dawać dostępu od razu wszystkim superadministratora. Jeżeli projektujemy stronę dla kogoś, możemy dać dostęp tej osobie do produkcji, tworzenia treści, zmieniania treści, ale już nie musi ta osoba nam tutaj wchodzić do panelu administracyjnego i kombinować swoje własne rzeczy. A jeżeli już chce, to możemy udostępnić tylko wybrane elementy tejże strony. To, co teraz będę mówił, będę starał się mówić w maksymalnym uproszczeniu. Nie będę wnikał w jakieś głębsze dywagacje i pytanie co, dlaczego, jak i po co. To osoby, które są bardziej zainteresowane tym tematem, sobie wgłębią. No więc ruszamy. Kogo chcemy stworzyć? Chcemy stworzyć dwie grupy użytkowników. Użytkownika pierwszego, podobnego jak edytor, który ma prawo tylko i wyłącznie do wstawiania treści, ale nie do publikowania jej, czyli wstawia treść, nie może zarządzać obrazkami, a może i może, zobaczymy jak to zrobimy. I tyle, czyli wstawiamy treść, zarządzamy obrazkami oraz tworzymy kierownika projektu, czyli osobę, która będzie mogła to zatwierdzać i publikować. Czyli robimy coś w rodzaju strony dla instytucji większej, która ma ludzi, którzy wklepują sobie treści jakieś oraz osobę, która nadzoruje to. Zaczynamy. Czyli najpierw, dla uproszczenia, tworzymy sobie grupy użytkowników. Czyli klikamy grupy, utwórz grupę. Nazwa grupy. No to napiszmy tutaj wprowadzacze. Czyli osoby wykonujące brudną robotę, wprowadzające treść. Nadrzędny będzie tutaj edytor. Niech tak zostanie. I mamy już nazwę grupy. Stworzyliśmy nazwę grupy wprowadzacze. Zapisujemy i nową. Oraz wprowadźmy sobie nazwę recenzenci. Ta osoba będzie miała dostęp do artykułów od strony zaplecza, ponieważ ona może chcieć przydawać też nam nasze obrazki. Więc menadżera zróbmy sobie nadrzędne, zapiszmy i zamknij. To sobie wszystko zaraz wyregulujemy. Co mamy? Mamy wprowadzacza. Wprowadzacza zrobiliśmy na tym poziomie, bo to jest podobna osoba do edytora, więc tutaj dlatego jest na tym. Oraz recenzenta, któremu zmodyfikujemy trochę uprawnienia podobne do tego, jak ma administrator. Dobrze, czyli mamy dwie grupy. Stwórzmy sobie teraz poziomy dostępu. Czyli mamy dla edytora. No już musimy zdublować edytora i zrobić jeszcze raz wprowadzacza. No to tak dla ułatwienia. I przypiszmy wprowadzacza tutaj, tutaj i tutaj. Czyli publik może przeglądać stronę, jest zarejestrowany i jest do grupy wprowadzaczy, tak? Dobrze. I zapisujemy i zamykamy. Oraz stwórzmy sobie recenzent. Tak? Recenzent. Któremu go przypiszemy do grupy. A, recenzenci, public i registered. Super, więcej nic nie robimy tutaj. Podsumujmy. Mamy grupy i poziomy dostępu. Proste.
Jak mówiłem, ja tutaj opraszczam te rzeczy i nie wnikam w jakieś strasznie zawiłe tematy, chociaż zawiłości naprawdę się przed nami zaczną. Stwórzmy teraz użytkowników. Tak naprawdę użytkownik powinien się tutaj zalogować, stworzyć swoje hasło, stworzyć swój profil, a myśmy go powinni przypisać do jakiejś grupy. No, ze względu tych ćwiczeniowych nie zrobimy tego, więc użytkownika stwórzmy sobie, utwórz dla uproszczenia wprowadzacz. Tutaj też. I dajmy mu jakieś proste hasła, tak sobie później takich wywalę z tej strony. Wprowadzacz jest przypisany do grupy wprowadzacza. Jak będzie to register i public. Dobrze. Możemy mu nadać edytor, jakiego będzie mógł używać. My mamy tutaj tego jeden edytor, TimeMC. No to zostawmy mu to, a jeżeli to jest Anglik, niech używa sobie języka zaplecza po angielsku, to też możemy ustawić. Ale klikamy, więc nic nie zmieniamy, zapisz i zamknij, a jeszcze maila jakiegoś tam damy, byle co, byle miał. I zapisz i zamknij. Mamy wprowadzacza. Widzimy, do wielu grup jest przypisany. Tak naprawdę do takiej dużej ilości grup, jak nie musieliśmy go wprowadzać, ale nam łatwiej będzie tak zrobić. Teraz zróbmy sobie recenzenta. No i też recenzent. Dobrze. Hasło też jakieś proste, żebyśmy się nie pogubili w hasłach. Maila też byle co, byle było. Tak naprawdę Joomla sprawdza na prawidłowość maila po tym, czy jest małpka. Tutaj nic nie zmieniamy w tym miejscu, ustawienia podstawowe. Recenzenta wrzućmy sobie tutaj do recenzenci i do public. Dobrze. Trzy grupy. Zapisz i zamknij. Czyli co? Mamy naszego recenzenta, mamy naszego wprowadzacza. Teraz musimy ustalić pewną rzecz. Recenzent ma dostęp tylko i wyłącznie od strony. No właśnie, od jakiej strony ma dostęp recenzent? Tylko od strony witryny. A nieprawda, wprowadziłem Państwo w błąd, Państwo nie uważaliście. Recenzent ma dostęp do artykułów również od strony zaplecza, ale wprowadzacz ma dostęp od strony witryny tylko i wyłącznie. Taka jest zasada. I tego się trzymajmy. Dobrze. Jak mówię, to wszystko jest w uproszczeniu lekkim, ale ja myślę, że to dla podstaw wystarczy. Przy kursie Joomla 2,5 zrobię to bardziej dokładnie. Dobrze. Skoro już mamy wprowadzacza i recenzenta, to zajmijmy się najpierw recenzentem. O tym. Przejdźmy sobie do artykułów. Artykuły. Wybierzmy sobie opcję. Co jest naszym celem też? Recenzent nie może, może nam wchodzić do strony od zaplecza, może nam ewentualnie tworzyć jakieś kategorie czy coś innego, czyli zarządzać w jakiś sposób artykułami, ale nic innego mu nie chcemy dać. Pamiętają Państwo tego w poprzednim odcinku, jak pokazywałem sprzedawcę? Ma podobne prawa jak recenzent, tylko że sprzedawca miał dostęp tylko i wyłącznie do komponentu Joom Shopping, a recenzent będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do komponentu artykuły. Dlatego mówiłem, że spróbujmy wejść w taki schemat. Artykuły, kategorie to też pewnego rodzaju komponent. Dobrze? No cóż, mamy wprowadzacza. Gdzie jest nasz recenzent? Recenzent jest tutaj. Konfigurowanie niedozwolone, dostęp do komponentu ma dozwolony, tworzenie super, dozwolone, usuwanie, może artykuł usuwać, poprawianie może poprawiać, zmiana stanu może poprawiać i poprawianie własnych też może poprawiać. Czyli poprawia wszystkie, poprawia własne, zmienia stan publikacja, nie publikacja, usuwanie, czyli pamiętają Państwo jeszcze z poprzednich odcinków, że go nie usuwa, może go tworzyć swoje własne i dostęp do komponentu, czyli może wyjść od sobie od strony zaplecza i tam sobie do niego dostąpić. Nie może konfigurować, czyli nie ma do tych opcji rzeczy.
Pozostawiamy jak jest. Pozostawiamy jak jest. Ale jak Państwu mówiłem, nie chcemy, żeby miał dostęp tutaj do tych rzeczy pozostałych jak komponenty. Czy na przykład do tego, do tego i do tego i do tego. Więc po kolei zakładki. Opcje. Uprawnienia. Recenzent. Dostęp do komponentu zabronione. Zapisz. Kolejny komponent. Reklamy. Opcje. Dostęp do komponentu uprawnienia dla recenzenta. Zabronione. Zapisz. I tak sobie właśnie tworzymy tego użytkownika o określonych prawach. Tak samo zróbmy sobie kontaktów. Nie chcemy, po co mu kontakty. I też zabrońmy uprawnienia, recenzent, dostęp do komponentu. Zabronione. Fajnie, nie będę tutaj tego wprowadzał. Wylogujmy się tymczasem i zobaczmy recenzent. To nasze proste hasło. Super. To widzimy, do czego ma dostęp. Jeszcze doniesienia mu trzeba by było wywalić i wyszukiwanie, czyli tam musimy wejść od strony administratora i zabranić mu dostęp. Ma do swojego profilu, ma do medii dostęp, media. Może usuwać i zarządzać obrazkami, bo załóżmy, że chce dodać jakieś obrazki. Do artykułów może tworzyć artykuły. Może artykuły tutaj proszę zobaczyć, może nie może go dostępać do tego, bo jest edytowany od tamtej strony, ale może tworzyć, zmieniać innego rodzaju artykuły. O, ma ikonkę zapisz i zamknij. Proste? Oczywiście możemy mu zabrać dostęp do mediów i ograniczyć mu to, nie może tworzyć katalogów i tak dalej, ale recenzent nam jest potrzebny, bo recenzentem załóżmy jesteśmy my. Jak mówiłem, nie wprowadzajmy treści. No dobrze, teraz skonfigurujemy w drugiej części zwykłych wprowadzaczy, bo ta część już się za długa robi.